Lista trendów, które wymarły w 2024 roku, czyli co już nie jest modne. Siemanko, z tej strony Sneakermeister i dzisiaj mam dla Was listę trendów, które w 2024 roku już wymarły bezpowrotnie i raczej przez jakiś czas do nas nie wrócą. Także jeżeli lubisz buty, modę, ciuchy, to jest kanał dla Ciebie, zasubskrybuj i oczywiście bądź na bieżąco z każdym odcinkiem, jeżeli Ci się spodoba. Na początku mamy nasze kochane wampiry, czyli Opium Core. Opium w tamtym roku, w 2023, zawładnął rynkiem. Bardzo dużo osób chodziło właśnie w takim stylu. Mogliśmy zobaczyć ludzi ze szkoły, ze studiów, którzy chodzili w ciężkich ubraniach, w ciężkich spodniach, z różnymi strukturami, z różnymi krojami, bardzo ciekawymi, poobwieszanych łańcuchami i także z bluzami, zazwyczaj w kolorystyce czarnej oczywiście, który miał na sobie różne cekinki, różnego rodzaju powykrajane elementy. Był to styl, który był bardzo oryginalny, bardzo ciekawy dla wielu osób i dlatego tak mocno gdzieś się tam też przyjął. Bardzo mocno bazował na ciuchach na przykład z Ricka Owensa, wzorował się także na różnych kolekcjach z Balenciagi w ciemnych kolorach, które naprawdę wyglądały czasami mega ciekawie i ja sam byłem trochę zaintrygowany tym, ale na dłuższą metę zawsze powtarzałem, że jest to coś, co po prostu przebiegnie i już raczej nie wróci. I tak samo mówiłem w przewidywaniach na ten rok i faktycznie się to sprawdziło. Coraz to mniej osób możemy zobaczyć na mieście właśnie w takim stylu, coraz to mniej osób lubi się ubierać w taki sposób, ponieważ jakby nie było, są to rzeczy, które bardzo często są drogie i są to rzeczy, które są bardzo mało uniwersalne i nie jesteśmy w stanie w nich chodzić po prostu na co dzień, a to jest raczej najważniejsze w samej modzie, żeby mieć coś, z czym możemy chodzić na co dzień i na spokojnie się do tego ubierać, a niestety nasze takie wampirze outfity, no to tutaj nie sprzyjają tego, ponieważ one też nie są jakieś super wygodne, bardzo dużo z nich bazowało na oversize'ach i na bardzo dużych fitach, ale na przykład buty, były to na przykład martensy, były to jakieś glany, ciężkie buciory, które nie są zbyt wygodne, no i na co dzień nie za dobrze się to sprawuje, dlatego w tym roku już nie widzimy zbyt dużo takich stylówek. Drugim trendem, który totalnie wymarł, jest niestety moda na sneakersy, czyli na coś, co było zawsze moim konikiem, na czym zawsze prowadziłem kanał i w sumie dalej będę prowadził o butach kanał, ale moda na sneakersy widać, że po prostu spadła na łeb, na szyję. Bardzo mało osób jest już zajawionych butami ze względu na przesyt po prostu na rynku. Mogliśmy zobaczyć kolejne wydania Jordanów jedynek, Dunków, Forsów i tak dalej, Jordanów czwórek, które wychodziły masowo, że po prostu ludzie już mają tego dosyć i nie są aż tak zajarani kolejnymi modelami. Możemy zobaczyć, że bardzo dużo osób przeniosło się na sneakersy typu Adidas, Samba, Gazelle i tak dalej, chociaż Samby też tutaj naraz powrócą. No i widać, że jednak te takie stylistyki bardziej podobne do sportów, nie wiem, piłkarskich, które wywodzą się z piłki nożnej, no to raczej są dużo lepiej przyjmowane aktualnie, dużo więcej osób w nich chodzi. Albo na przykład biegówkowe klimaty, które znowu wracają, tak jak kiedyś było to z Air Maxami. A te wszystkie koszykarskie stylówki, buty typu Air Force One, Jordany 1, Jordany 4 i ogółem modele Jordan Brand, no już teraz nie będą tak popularne jak kiedyś, no i to po prostu widać z roku, z miesiąca na, no i to po prostu widać z miesiąca na miesiąc, że coraz to mniej osób lubi w nich chodzić, coraz to mniej osób jest z nimi zajaranych, jeżeli wychodzi jakaś dana kolorystyka, no chyba że z Travisem Scottem, co nie? Jak już wspomniałem, no to oczywiście Adidasy Samba. Adidasy Samba też powoli schodzą do lamusa, ale nie chcę tutaj mówić w sumie, że to wymarło tak totalnie. No bo jednak Adidasy Samba są jednymi z najpopularniejszych butów aktualnie na świecie i jest z nimi trochę kryzys taki jak, nie wiem, z Dunkami Panda, że są to buty, które są aż tak, po prostu przesyciły rynek, aż tak dużo osób w nich chodziło, no że większość ma ich po prostu dosyć i już nie chce za bardzo o nich słyszeć, ich widzieć i denerwują je ich osoby, które po prostu mają te buty na sobie, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem i bardzo dziwnym, ponieważ to nie jest tak, że te buty są złe, po prostu bardzo dużo osób w nich chodzi i to ze względu na to, że są aż tak dobre i tak uniwersalne, niż raczej w drugą stronę. Jeżeli chodzi o buty, no to mamy tutaj też oczywiście wszystkie buty z pianki, wszystkie Yeezy Slide'y, Yeezy Foam Runnery, wszystkie buty typu Fear of God'y, klapki, które wychodziły, Crocs'y, także Clogi, które już teraz nie są tak popularne jak były przez ostatnie 3 lata, to po prostu był ogromny szał na nie, prawie wszyscy w nich chodzili, każda marka tworzyła swoje jakieś odpowiedniki właśnie takich rodzaju klapek, które wyglądały bardzo podobnie, już nie mówię o Nike'ach Calm, które wyglądają prawie identycznie do slajdów, co wygląda bardzo słabo według mnie, marketingowego punktu widzenia, ale faktycznie bardzo dużo marek próbowało zrobić coś swojego, a jak już w sumie zrobiło, no to szał na te wszystkie klapki się skończył, chociaż wiadomo, każdy w nich dalej będzie chodził, ponieważ to są mega wygodne buty, ale już nie będą aż takim wielkim trendem jak były.
Bo uwaga, bo tutaj mówimy o trendach i o tym, co aktualnie jest mega modne, a nie o tym, co ogółem dobrze wygląda i fajnie się w tym chodzi, bo ja też jestem zdania, że powinniśmy chodzić w tym, co nam się podoba. Także jeżeli piszesz już komentarz, że a ja chodzę w tym, co mi się podoba, to bardzo dobrze. Kolejnymi ostatnimi butami, o którym tutaj powiem, to są oczywiście New Balance, ponieważ New Balance miał ogromny skok przez ostatnie 3 lata. Możecie zobaczyć, ich słupki po prostu zaczęły rosnąć do góry i każdy chciał kupować te buty. Naprawdę New Balance praktycznie co roku wypuszczał model, który był mega popularny i każdy chciał go mieć. W tym roku w sumie znowu wypuścił New Balance 1000, ale nie chwycił on już aż tak mocno jak poprzednim i widać, że ten szał cały na New Balance już trochę powoli spada i nie będzie aż w takich ogromnych trendach jak był, chociaż wcale bym się nie zdziwił, jakby znowu wrócił przy okazji jakiegoś fajnego modelu vintage, który by pasował do jakichś biegówek albo do czegoś typu Adidas Samba, tak jak na przykład New Balance CT500, z tego co pamiętam, które też fajnie się wpisują w te trendy, ale już widać, że na rynku te New Balance nie są aż tak popularne jak jeszcze pół roku temu czy rok temu, gdzie po prostu każdego, kogo mogliśmy zobaczyć, miał albo 327, albo 550, albo jakiś inny model marki New Balance. Jeżeli chodzi o ciuchy, to mamy także spadek gorbcore'u. Cały gorbcore i stosowanie także trekkingowych różnych sylwetek, butów oraz ciuchów nie jest już tak modne, jak było jeszcze 2 lata temu, co bardzo mocno napłynęło do świata streetwearu i bardzo dużo osób chodziło właśnie w takich stylówkach. Mogliśmy zobaczyć masę osób chodzących w butach Salomona, mogliśmy masę osób zobaczyć w Arketrixach i tak dalej, które wybijały się coraz to wyżej, ale widać, że nagle się zatrzymały. Coraz to mniej osób widzimy gdzieś tam na mieście w tych butach, w szczególności teraz w okresie wiosenno-letnim, no to wiadomo, że będzie tego mniej, no bo umówmy się, jest za ciepło na stosowanie takich butów, chyba że Salomony Pro ACS, które mega Wam dalej polecam, bo są bardzo wygodne i tutaj też będą się dobrze sprawowały. Kolejnym takim trendem, który już powoli wymiera, są karabinki, które po prostu nie wiem skąd się wzięły w tamtym roku. Wszyscy przyczepiali te karabinki do swoich spodenek krótkich i przy okazji Jordsów w tym roku też jeszcze ten trend gdzieś tam się pojawia i możemy zobaczyć pojedyncze sztuki. Ja sam gdzieś tam zobaczyłem, że w sumie mi się to całkiem podoba, ale coraz to mniej osób to stosuje i widać, że to był taki jeden z tych trendów, które po prostu były sobie szybko i przeminęły. A ostatnimi dwoma trendami są trendy na lato, które w tamtym roku były mega popularne i każdy chciał chodzić właśnie w taki sposób, a w tym roku nie zobaczymy prawie nikogo ubranego w taki sposób. Jest to dosyć dziwne, ponieważ w tamtym roku mogliście zobaczyć ogromny boom na mega krótkie spodenki do połowy uda i mi osobiście się to podobało. Serio, w takiej sportowej stylówce super to wyglądało. Dodatkowo graphic tee na to też idealnie pasowało i wyglądały te rzeczy razem ze sobą bardzo fajnie. Mi się naprawdę ten styl podobał i w tamtym roku widziałem po prostu multum osób, influencerów, którzy ubierali się w ten sposób i można było od nich podpatrzeć bardzo fajne stylówki. W szczególności z graphic tee, które mocno wchodziły w klimaty vintage, tego co aktualnie też jest bardzo popularne i mogliśmy zobaczyć masę osób właśnie w takich vintage'owych koszulkach z różnymi grafikami. A w tym roku tak naprawdę wszystko się odwróciło. Dalej mamy vintage'owe grafiki, ale już bardziej minimalistyczne, nastawione z małą grafiką albo na tyłu, na tyle koszulki. A jeżeli chodzi o spodnie, no to spodenki stały się z tych do połowy uda, nagle do połowy łydki i z krótkich spodenek znaleźliśmy Jordsy. I Jordsy teraz królują po prostu wszędzie, a krótkie spodenki odeszły do lamusa. Chociaż ja dalej chyba będę w nich chodził, bo mi one dalej się mega podobają, a Jordsy nie wyglądają na mnie aż tak dobrze jak na większości innych osób. Także jeżeli chodzi o wymarłe trendy w tym roku, to tyle. Pamiętajcie, możecie chodzić sobie w czym tylko chcecie. Tylko i wyłącznie info dla Was, co aktualnie nie jest już aż tak popularne, czego nie zobaczycie już w sieciówkach, ponieważ wiadomo, że to po prostu przemija i idziemy z kolejnymi. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, który z tych trendów najbardziej Wam się podoba, że w końcu odszedł w niepamięć, ponieważ są takie trendy, które ja też chciałbym, żeby w końcu gdzieś tam sobie umarły, bo nie chcę już po prostu widzieć tego zalewu wszystkich tego typu rzeczy w sieciówkach. I jednym z takich rzeczy chyba właśnie był Opium Core.